Łatwo poprawić błąd, który zrobiło się ołówkiem, prawda? Wystarczy wziąć gumkę i zetrzeć pomyłkę różową stroną. Z kolei, gdy piszemy długopisem, korzystamy z niebieskiej. Błąd! Właśnie podarłeś piękną kartkę. A to dlatego, że niebieska część również służy do ścierania ołówka. Mózg eksploduje. Tej strony używa się do zmazywania grafitu z grubszego papieru, wtedy, gdy różowa nie daje rady. Obieraczka do warzyw służy nie tylko do ziemniaków czy marchewek. Nada się również do krojenia cebuli w cieniutkie piórka. Właśnie oszczędziłem Ci nie tylko czasu czy stresu, ale i morza łez. Sprawdzi się też do krojenia sera w idealnie cienkie kawałki, bo wszystko smakuje lepiej z serem. Kwadratowa skórzana naszywka na plecaku nie jest jakąś tam ozdobą. Możesz na niej zawiesić zabłocone buty. Plecaki powstają z myślą o podróżach. Mają kieszenie do przechowywania butelek z wodą, długopisów, map, monet czy nawet małych psów. Tak więc zawieszenie brudnych butów na plecaku jest sensowne. Umieszczając drewnianą łyżkę na rantach garnka z gotującym się makaronem, zapobiegniesz wylewaniu się wody. Powstające pęcherzyki powietrza, które zetkną się z odpychającą wodę powierzchnią łyżki, zostaną zepchnięte z powrotem do garnka. Zwycięstwo! Mniej bałaganu i więcej makaronu! Jeśli ręcznie płuczesz naczynia tak, jak się nauczyłeś w domu, skuteczność Twojej zmywarki będzie znacznie niższa. Większość tych nowoczesnych urządzeń jest wyposażona w czujniki, które na bieżąco sprawdzają stan naczyń. Kiedy wykryją resztki zabrudzeń, kierują na nie kontrolowane strumienie wody, żeby je zmyć. Wyrzuć resztki jedzenia do kompostownika, a naczynia włóż do zmywarki. Niech ona zajmie się brudną robotą. Upuszczenie otwartego kartonu z sokiem może zmienić spokojną niedzielę w dzień sprzątania lepkiej kałuży. Producenci soków znają ten ból i wiedzą, że klienci mają dziurawe ręce. Z tego względu zamieszczają na bokach kartonów małe uchwyty. Wystarczy je odchylić i można się zrelaksować. Blendery są tak zaprojektowane, żeby najpierw wlewać do nich płyny. Aby zrobić idealne smoothie, wlej na początku mleko, wodę kokosową, jogurt czy co tam chcesz, a dopiero potem wsyp jagody, szpinak i inne składniki. Później mi podziękujesz, ależ nie ma za co. Otwierałeś kiedyś jogurt naturalny czy owocowy? Po fakcie pewnie dotarło do Ciebie, że nie masz łyżeczki. Spokojna głowa, istnieje na to prosta sztuczka, a mianowicie po złotko. Wystarczy je nieco zgiąć i można cieszyć się nawiałem. Co prawda nie będzie to idealna łyżeczka, bardziej mini łopatka, ale działa. Zawsze możesz jeść jogurt palcami. Nie. Nie musisz już poświęcać paznokci na kółko do kluczy, które dostałeś od znajomego. Żeby bez problemu dodać do niego nowy pęk kluczy, posłuż się rozszywaczem. Bez problemu rozchylisz nim zwoje kółka. Im mocniej naciśniesz rozszywacz, tym bardziej rozewrzesz kółko. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ile razy Ci się to zdarzyło, gdy dolewałeś je do kawy? Prosta sztuczka pomoże Ci oszczędzić zbędnej roboty. Wystarczy, że odwrócisz karton. To może wydawać się dziwne, ale w ten sposób nie uleje Ci się ani kropla. Nie będziesz chciał wrócić do starych nawyków. Wyciągałeś kiedyś folię spożywczą z pudełka? Pewnie zamiast rozwinąć ją na odpowiednią długość, wyskakiwał cały zwój. Nigdy więcej! Po bokach pudełka znajdują się dwa języczki, które przytrzymują tubkę, a Ty z łatwością rozwiniesz folię. Wystarczy je wcisnąć do środka i po sprawie. Korzystanie z przetykaczki na zapchanych zlewach czy toaletach może być frustrujące, ale czy istnieje coś lepszego? Jeden rodzaj ma standardową gumową główkę w kształcie miski na końcu. Świetnie sobie radzi z płaskimi powierzchniami, takimi jak zlewy czy wanny. Drugi ma dodatkową, węższą główkę, która znacznie lepiej sprawdzi się w przypadku rur toaletowych. Nie ma to jak schłodzony napój w upalny dzień. Ale co zrobić, gdy butelka jest w dalszym ciągu ciepła? Płakać? Tutaj na ratunek przychodzi niezawodny ręcznik papierowy. Zmocz kilka listków zimną wodą, owiń nimi butelkę i włóż do zamrażarki na 15-20 minut. Ciach, zimny napój gotowy! Jeśli korzystasz z czeków i przy miejscu na podpis zauważysz litery MP, oznacza to, że drukarka wykorzystała mikrodruk jako dodatkowe zabezpieczenie. Dla niewprawnego oka wygląda to jak zwykłe falowane linie. Sprytne! Windy mają wiele asów w rękawach. Nie to, że chodzą w garniakach czy coś. Dwukrotne wciskanie przycisku z konkretnym piętrem do wyłączenia jej. Trzymanie przycisku zamykania drzwi razem z numerem piętra na jazdę bez postojów.
To naprawdę działa? A co z tymi małymi otworami na zewnętrznych drzwiach? Czyżby ktoś zaglądał nimi do środka i patrzył na nasze znudzone twarze? Choć to by było ciekawe, służą one mechanikom do otwierania wind oraz naprawiania usterek. Krojenie pomidorów koktajlowych może być nudne, szczególnie pojedynczo. Ale jest na to znacznie szybszy sposób. Połóż kilka pomidorków na talerzu i przykryj drugim. Po przekrojeniu wszystkich możesz cieszyć się idealnymi połówkami owoców. To nie przypadek, że zakrętki butelek do sosu sojowego mają dwa otwory. Sam sos jest płynny i leje się dość szybko tuż po przechyleniu naczynia. Większość miłośników kuchni azjatyckiej przynajmniej raz w życiu rozlała go po kuchni. Dlatego nowoczesne restauracje podają sos w specjalnych butelkach z dwoma dzióbkami. Dzięki temu goście mogą kontrolować ilość dodanej przyprawy. Wystarczy przyłożyć palec do jednego dzióbka podczas polewania sosu przez drugi. Jeśli szczelnie go zatkasz, sos przestanie się wylewać. Żeby polewać dalej, wystarczy zdjąć palec. Nie wszystkie pistacje są łatwe do rozłupania. Ludzie obmyślili mnóstwo lifehacków i posługiwali się masą narzędzi, żeby je otworzyć. A co w przypadku, gdy pod ręką ich nie ma? Spróbuj otworzyć pistację inną pistacją. Nie bez powodu te małe świeczki w metalowych kubeczkach nazwano podgrzewaczami. Japończycy pierwotnie używali ich do podgrzewania herbaty podczas ceremonii jej parzenia. Obecnie nie potrzebujemy specjalnego sprzętu, żeby przygotować ten sam napój. Wystarczy włożyć podgrzewacz do miski, a na nią czajnik z wodą. Średnica miski powinna być mniejsza od denka czajnika. W ten sam sposób można utrzymać posiłki w cieple, a nawet zaskoczyć gości wyśmienitym fondue. Nie wyrzucaj metalowych kubeczków lub uchwytów do knotów. Możesz je ponownie wykorzystać. Wyciągnij knot ze zwykłej świecy, potnij na mniejsze części i włóż do uchwytu. Następnie rozpuść wosk i wlej do kubeczków. Możesz dodać olejki eteryczne lub dosypać do wosku pokruszone kredki świecowe. W ten sposób powstaną ręcznie robione, aromatyczne podgrzewacze. Kubeczkami po podgrzewaczach przytniesz również ciasto na mniejsze kawałki. Jeśli nosisz czapkę bejsbolową, pewnie zastanawiasz się, do czego służą otwory w górnej części. Łącznie jest ich 6 i zapewniają głowie dopływ powietrza. Możesz dostosować szerokość czapki. Wystarczy przewlec sznurowadło i je zacisnąć. Może będziesz dziwnie wyglądać, ale przynajmniej wiatr nie zdmuchnie ci czapki z głowy. Prostownica sprawdza się nie tylko do pielęgnacji włosów, ale również w prostowaniu pomiętych pieniędzy czy dokumentów. W tym samym celu możesz wykorzystać również żelazko, tylko pamiętaj, żeby nie traktować papieru parą wodną. Zwiększysz wtedy ryzyko uszkodzenia go. Wróćmy do jedzenia. Jak już doczekasz się zamówionej pizzy, nie wyrzucaj od razu pudełka. Oderwij pokrywę wzdłuż zagięcia i przetnij na 4 równe kwadraty. Stworzysz w ten sposób idealne prowizoryczne talerzyki. Sprawdzają się podczas jedzenia pod gołym niebem albo jako alternatywa do zmywania naczyń. Znane amerykańskie wypieki, takie jak bajgle czy donaty, łączy jedna cecha wspólna. Otworki w środku pełnią one bardziej praktyczną niż estetyczną rolę. Gdy powstawały pierwsze wypieki, producenci napotkali pewien problem. Donaty nie smażyły się równomiernie. Ciasta były wilgotne bliżej środka, natomiast krawędzie suche i chrupiące. Aby temu zaradzić, producenci postanowili wycinać w środkach małe otworki, co jak najbardziej zdało egzamin. Możesz tknąć nowe życie w popsutą pralkę. Wyciągnij bęben i wykorzystaj jako stylowy koksownik na grilla ze znajomymi. Popularne torebki z herbatą powstały dzięki ludzkiej ignorancji. Nie wiadomo, kto dokładnie je wynalazł. Jedna z najpopularniejszych teorii mówi, że w ubiegłym stuleciu Thomas Sullivan, amerykański importer herbaty, oferował klientom próbki swojej herbaty zapakowane w małe jedwabne woreczki. Był to prosty i wygodny sposób na organizowanie degustacji próbek potencjalnym kupcom. Ale klienci potraktowali to zbyt dosłownie i zaczęli parzyć herbatę, wkładając woreczki prosto do wrzątku. Koniec końców, ten oryginalny sposób parzenia herbaty zyskał światową popularność. Przezroczysty lakier do paznokci ma wiele zastosowań. Zakleisz nim koperty, czy uchronisz żeliwne naczynia w łazience przed rdzą. Z kolei po nałożeniu na materiał czy nici do szycia zapobiegniesz ich rozwiązywaniu się. Naprawisz nim również niektóre przedmioty domowe. Jeśli masz zadrapane drewniane meble lub panele, lakierem zapobiegniesz drzazgom oraz uchronisz przed uszkodzeniami wodą. Podszyj drewno pilniczkiem, nałóż nieco lakieru i poczekaj, aż wyschnie, a potem stwardnieje.
Jeśli masz podarte rajstopy, nałóż lakier do paznokci wokół oczka lub rozdarcia. Jak tylko wyschnie, obróć rajstopy na lewą stronę i powtórz czynność. Dzięki temu dziury nie będą się powiększać. Masz dużo podobnych kluczy i pogubiłeś się, który co otwiera? Pomaluj je różnymi kolorami lakieru do paznokci. Oszczędzisz sobie czas. Wielokolorowe włosia szczoteczek do zębów pełnią bardzo praktyczną rolę. Gdy kolor wyblaknie, to sygnał, żeby zmienić szczoteczkę. Farby olejne i akrylowe zwykle sprzedaje się w tubkach aluminiowych. Jeśli chcesz namalować dzieło sztuki, ale masz problem z otwarciem farby, odkręć nakrętkę i ją odwróć. W środku znajduje się specjalna końcówka, którą przebijesz metalową folię ochronną. Tylko nie ściskaj tubki za bardzo, bo farba może się nieoczekiwanie rozlać. Ups! Pałeczki to jeden z najbardziej wszechstronnych wynalazków na świecie. Możesz nimi wesprzeć rośliny doniczkowe. Wbij pałeczkę pionowo w ziemię i przywiąż ją do rośliny sznurkiem. Pałeczki przydają się również podczas przelewania olejków eterycznych z jednej buteleczki do drugiej, szczególnie z wąskimi szyjkami. Weź pałeczkę, włóż pionowo do naczynia, a następnie polej na nią olejek. W ten sposób płyn trafi prosto do butelki i nie rozleje się. Co więcej, pałeczki pomogą również w drylowaniu wiśni i innych owoców pestkowych. Przyłóż końcówkę pałeczki do środka wiśni i popchnij, żeby pozbyć się pestki. Aby dodatkowo ułatwić sobie zadanie, połóż owoc na szyjce butelki. Zdarza się, że pracownicy restauracji typu fast food podkradają jedzenie klientów. Na nagraniu z TikToka, które obiegło świat, widzimy, jak wycinają w środku zamówionej przez kogoś pizzy prostokątny pasek. Tak powstaje dodatkowy kawałek, który znika w brzuchu pracownika. Następnie łączy się pozostałe połówki, a niczego nieświadomy klient nie widzi żadnej różnicy. Okazuje się, że jabłko nigdy nie spadło na głowę Isaaca Newtona. Uczony zauważył, że owoce zawsze spadają prosto na ziemię i krótko dopisał swoje obserwacje. A cała historia z jabłkiem została wyssana z palca. Nie tylko ptaki budują gniazda, zaobserwować to można również wśród goryli. Tworzą legowiska do spania na drzewach i na ziemi. Są przy tym dość wybredne, nigdy nie śpią dwa razy w jednym gnieździe. Od tej pory przejdzie już wam ochota na apetycznie wyglądające potrawy z reklam. Syrop, którym polewa się naleśniki, to tak naprawdę olej silnikowy. Okraszanie nim dań daje o wiele lepsze efekty. A co z lodami? To prawdopodobnie tłuczone ziemniaki, a hamburgery błyszczą się, bo zostały posmarowane pastą do butów. Pychota! Mleko szkodzi kotom. Większość z nich nie toleruje laktozy, więc lepiej trzymajcie też swojego pupila z daleka od furgonetki z lodami. Niektóre pilniczki do paznokci nie bez przyczyny są takie grube. Wszystko dlatego, że pod wierzchnią warstwą znajdują się nowe. Wystarczy zerwać zużyty papier, a pod spodem znajdziecie nowiutki pilnik. TikTok ujawnił pewien sekret, który skrywa talia kart. Popatrzcie na ósemkę karo, a teraz połączcie liniami wewnętrzne punkty każdej figury i przetrzyjcie oczy z niedowierzania. Prowadzący prognozy pogody przez cały czas patrzą na siebie na ekranie. Program nagrywany jest z wykorzystaniem green screena, a w tle tak naprawdę nie ma żadnych map ani animacji. Zamiast tego prowadzący mają przed sobą maleńki ekran, na którym widzą dokładnie to, co my przed telewizorami. Nie ma czegoś takiego jak mini marchewki. Tak naprawdę są to normalnych rozmiarów warzywa, które zostały pokrojone na mniejsze. Tak zwane baby carrots powstają, kiedy odcina się brzydkie lub nadgniłe części korzenia. Złote medale olimpijskie są w rzeczywistości srebrne. Ale jak to? Ostatni medal ze złota został przyznany w 1912 roku. Od tamtej pory szczere złoto stanowi zaledwie 1% jego masy. Myszy nie lubią sera, wolą raczej przysmaki o dużo wyższej zawartości cukru, a poza tym sery to dzieło człowieka, więc raczej nie znajdą ich w trawie. Bakłażan zwany jest także jajkiem krzewiastym. Nazwa wzięła się stąd, że we wczesnej fazie wzrostu warzywo wygląda jak jajko, poza tym zanim zrobi się ciemnofioletowe, jest białe. W przestrzeni kosmicznej istnieje siła grawitacji. Utrzymuje Słońce w jego położeniu i to dzięki niej formują się orbity. Grawitacja we wszechświecie jest jednak znacznie słabsza niż na Ziemi i choć astronauci wyglądają, jakby unosili się w powietrzu, tak naprawdę bardzo powoli spadają. Wydaje się, że sowy zostały obdarzone bardzo krótkimi nóżkami, ale kiedy podniosą pióra, można się nieźle zdziwić. I trzeba przyznać, że ich długie girki wyglądają prześmiesznie.
Golenie wcale nie sprawia, że włosy odrastają grubsze. W ogóle nie wpływa to na grubość włosa, tempo wzrostu czy kolor. To tylko mit. Nazwa amerykańskich cukierków candy corn pochodzi od kukurydzy. Choć na pierwszy rzut oka w niczym jej nie przypominają, to ułożone w kółeczko faktycznie wyglądają jak kukurydziana kolba. Po wielu latach jakiś geniusz z TikToka odkrył, że ludzie przez całe życie źle korzystali z butelek z napojami z odcinaną końcówką. Nie powinno się odrywać całej górnej części, wystarczy odciąć sam koniuszek. W ten sposób zyskujemy słomkę. A jeśli ktoś nie ma ochoty zmieniać starych przyzwyczajeń, może odwrócić odrwaną część i wsadzić ją słomką do dziury, tworząc w ten sposób prowizoryczne wieczko. Bagaż nie trafia do samolotu na taśmie, na której go zostawiamy. W środku pracuje człowiek, który układa walizki tak, żeby jak najlepiej wykorzystać dostępne miejsce. Na pewno nie ma sobie równych w Tetris. Idę o zakład, że przez całe życie jedliście banany w zły sposób i obieracie je od strony ogonka. Zamiast tego wystarczy ścisnąć drugą końcówkę owocu, a skórka sama odejdzie. Potem to już łatwizna i przy okazji obejdzie się bez czyszczenia paznokci. Wieczko kubka na wynos nie służy tylko do picia przez nie napoju, ma też pewne ukryte zastosowanie. Połóżcie je pod kubkiem, a powstanie podstawka, dzięki której nie zostawicie śladów po kawie. Czy wiecie, co zrobić, żeby płatki śniadaniowe nie zwietrzały? Na TikToku znalazł się na to sposób. Aby szczelnie je zamknąć, wystarczy odpowiednio pozginać kartonowe skrzydełka w pudełku. Najpierw zegnijcie do środka dwie mniejsze boczne klapki. Następnie zróbcie to samo z jednym z dłuższych skrzydełek. Potem wystarczy pozginać węższe boki pudełka w kształt litery V, wcisnąć je do środka i gotowe. Wbrew powszechnej opinii, to nie w Egipcie wybudowano najwięcej piramid, a w Sudanie. Znajdziemy tam od 200 do 250 budowli, a w Egipcie tylko 138. Pingwiny mają kolana, choć wygląda to tak, jakby z ich ciał wystawały tylko maleńkie stópki, to w rzeczywistości pod gęstym upierzeniem skrywają się długie nogi. Nie zaczepiajcie osy, to nic wam nie zrobi. Błąd. Takie podejście sprawdza się w przypadku pszczół, natomiast nachalne osy mogą urządlić niczym niesprowokowane. Poza tym dużo szybciej wpadają w szał w zależności od pory roku i tego, jak blisko ich gniazda akurat stoicie. Przez całe życie źle nalewaliśmy sobie sok. Zamiast przechylać karton dziurą nad szklanką, należy go obrócić tak, żeby otwór znajdował się wyżej, dalej od naczynia. W ten sposób napój wyleci gładko i nic nie rozleje się na obrus. Monety nie zawsze miały wcięcia na krawędziach. W XVIII wieku niektórzy spiłowywali krążki, żeby z odzyskanego kruszcu zrobić nowe monety, co jest nielegalne. Aby temu zapobiec, amerykańska mennica zaczęła dodawać rowki na pieniądzach, żeby było widać, czy ktoś przy nich majstrował. Przycinanie się skończyło, ale tradycja pozostała. Ramę obrazu, która spadła ze względu na poluzowaną zawieszkę, można łatwo naprawić i nikt niczego nie zauważy. Weź dowolną puszkę po napoju i odłam zawleczkę. Potem wkręć ją w miejscu zawieszki. Lekko wygnij końcówkę na zewnątrz i zawieś na niej obraz. Jeśli nie masz miejsca na szklarnię, zrób ją z butelek po napojach. Każde nasionko będzie miało swoją własną mikroszklarnię. Wystarczy odciąć denko butelki i odkleić naklejki dla lepszej widoczności. Gdy tylko rośliny wykiełkują, a sadzonki się ukorzenią, będziesz mógł zdjąć butelki. Logo gumy Orbit jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie. Ukryto w nim sprytnie pewien symbol. Jeśli się przyjrzysz, zauważysz, że duże O jest podzielone na dwie części. Ciemna reprezentuje noc, a jasna – dzień. Zupełnie jak nasza planeta, orbitująca wokół Słońca. Obieranie czosnku jest prawdopodobnie jednym z najbardziej uciążliwych elementów gotowania. Nie dość, że skórka do wszystkiego się klei, to w dodatku ręce długo czuć czosnkiem. Wystarczy jednak włożyć ząbki do mikrofalówki na 10 sekund, a wyciśnięcie ich ze skórek stanie się bajecznie łatwe. Ewentualnie można je włożyć do słoika, a potem porządnie wstrząsnąć. Efekt będzie ten sam. Wiele dzisiejszych aut posiada kolorowe elementy pod maską, żeby kierowcy mogli z łatwością odnaleźć najważniejsze części. Zwykle mają żółty, niebieski, czerwony i zielony kolor. To te rzeczy, o które powinniśmy dbać między przeglądami, czyli wskaźnik oleju, nakrętka zbiornika oleju, płyn chłodniczy, hamulcowy i do spryskiwaczy. Pozostałe części zabarwione na czarno i szaro zostaw mechanikom.
Krojenie pomidorów koktajlowych po kolei może być nużące, ale jest na to szybszy sposób. Ułóż je między dwoma talerzami, przytrzymaj górny i ostrożnie przekrój pomidorki. Otrzymasz idealne połówki. Wiele drukarek kolorowych dodaje do wydruków kropki, o których istnieniu prawie nikt nie wie. Stają się one widoczne dopiero po powiększeniu i sfotografowaniu przy pomocy niebieskiego światła LED. Umiejscowienie tych kropek pokazuje czas, datę oraz numer seryjny urządzenia wykorzystywanego podczas druku. Jeśli podczas następnej podróży samolotem trafi Ci się miejsce przy przejściu, poszukaj ukrytego w podłokietniku przycisku. Znajduje się on bliżej oparcia. Po wciśnięciu będziesz mógł odsunąć podłokietnik. Gdy wyrównasz go z oparciem, nie będzie Cię już uwierał w bok. Poza tym zyskasz więcej miejsca na nogi. Załoga zwykle komunikuje się na pokładzie za pomocą dzwoneczków. Takie sygnały mogą dotyczyć wszystkiego, od ilości pozostałych przekąsek poprzez nadchodzące turbulencje po zbliżanie się do strefy burzowej. Zdarza się, że wiadomości te wysyłane są z kokpitu w celu ostrzeżenia o zmianie trasy lub awarii. Czcionki, których używamy do drukowania dokumentów, nazwano na cześć ich twórców. Na przykład font Garamond został stworzony przez Claude'a Garamonda. Słynnego francuskiego drukarza wynajął w tym celu sam Franciszek I Walezjusz. Jego dzieło stało się standardem drukarskim na długi czas, aż do XVIII wieku. Do dziś pozostaje jednym z najoszczędniejszych w druku. Kartridże do Nintendo Switch mają ciekawą funkcję zabezpieczającą przed wkładaniem ich do ust. To w ogóle ktoś tak robi? Najwidoczniej tak. Benzoesan denatonium jest nietoksyczny, ale pokrywa kartridż kwaśno-ostro-gorzką substancją, której po prostu nie da się przełknąć. I nic dziwnego, to jeden z najbardziej gorzkich smaków na świecie i często używa się go w celu powstrzymywania ludzi przed wkładaniem do ust rzeczy, które nie powinny się w nich znaleźć. Obieraczka nie służy tylko do obierania ziemniaków, cukinii czy marchewek. Możesz ją wykorzystać do krojenia cebuli w cienkie talarki. Warzywo będzie pokrojone, zanim zaczniesz ronić łzy. W ten sam sposób podzielisz ser na cieniutkie plasterki. Na odwrocie jednodolarówki widnieje orzeł z 13 gwiazdami, które reprezentują 13 pierwszych kolonii. Ale to nie jedyna trzynastka. Jest tam 13 strzał, gałązek oliwnych, oliwek, gwiazd nad orłem, stopni piramidy oraz linii na tarczy. Co ciekawe, choć to raczej zbieg okoliczności, nawet w słowach Anuit Coeptis oraz E Pluribus Unum znajduje się po 13 liter. Cytryny można wykorzystać jako dezodorant, odświeżacz powietrza, środek czyszczący lub odstraszający owady, rozjaśniacz włosów czy sposób na zapobieganie przywieraniu ryżu do naczyń. Wystarczy wycisnąć kilka kropel do naczynia przed wstawieniem na ogień. Nieźle, co? Aha, z cytryn można zrobić też niezłą lemoniadę. Z czasem miedziane i mosiężne naczynia zaczynają pokrywać się śniedzią. Przy pomocy keczupu i soli przywrócisz im dawny blask. Pokryj szmatkę mieszanką i wetrzyj w powierzchnię, którą chcesz nabłyszczyć. Potem wypłucz i wysusz. Nie musisz już łamać paznokci, starając się rozchylić kółko na klucze. Weź rozszywacz, to ten, który wygląda jak wielka paszcza, i rozchyl ząbkami zwoje kółka. Jeśli klucz wciąż nie daje się wsunąć, po prostu mocniej dociśnij rozszywacz. Stuknij trzykrotnie przycisk Home iPhone'a, a zmieni się w wygodne szkło powiększające, którego poziom przybliżenia zmienisz suwakiem. Posiada również podświetlenie przydatne w ciemności. Idealnie nada się do czytania małego druku, badania życia owadów lub skrupulatnego obejrzenia biżuterii.